W miejscowości Różków I miał miejsce ostateczny odbiór robót związanych z remontem ulic Parkowej, Słonecznej, Szkolnej i Wrzosowej. Roboty wykonane zostały przez firmę wyłonioną w drodze postępowania przetargowego, to jest Via Leonia, spółka z OO, z siedzibą w miejscowości Leonia, gmina Władysławów. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia to 497 412 zł, z okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy. W ramach przebudowy wykonana została nowa nawierzchnia z kostki brukowej na ulicy Parkowej, Słonecznej i Wrzosowej oraz nawierzchnia bitumiczna na ulicy Szkolnej. Na ulicy Szkolnej właśnie dokonano symbolicznego otwarcia wyremontowanych dróg. Przebudowa dróg w gminie Kościelec w dalszym ciągu to inwestycje priorytetowe dla gminy Kościelec, dla mnie, dla samorządowców i również dla mieszkańców gminy. Co roku wykonujemy bardzo dużo takich inwestycji. W tym roku kolejna inwestycja z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Praktycznie rzecz biorąc 500 tysięcy zostało przeznaczone na tą inwestycję, a 5%, zaledwie 5% z tego programu, a więc jak łatwo policzyć, tylko 25 tysięcy. W dalszym ciągu mamy w perspektywie realizację inwestycji drogowych, które jak wspomniałem są niezwykle ważne i przede wszystkim poprawiają warunki bezpieczeństwa na drogach. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, wysokość dofinansowania 95%, wkład własny 5%.